wracasz po kontuzji do gry, ale chyba nie tak to miało wyglądać dzisiaj. Na pewno przyjęliśmy tutaj z założeniem zdobycia 3 punktów i dobrą sprawę przeciwnik stworzył sobie jedną sytuację i ją wykorzystał gdzieś tam po indywidualnym będzie jednego z zawodników. Ciężko powiedzieć coś po takim meczu, ponieważ tak na dobrą sprawę próbowaliśmy gdzieś tam rozgrywać tą piłkę i dosyć dobrze nam to wychodziło do pewnego momentu. Z kolei przeciwnik wybijał, tylko i wyłącznie obrońcy środkowi wybijali piłkę do przodu, żeby się jej pozbyć i wstyd się przyznać, ale my przegramy z taką drużyną niestety mecz i ciężko się z tym pogodzić. Na pewno jedynym plusem tego wszystkiego jest to, że gramy już za 2 dni i dlatego będziemy żądni rewanżu. Niestety nie jestem przeciwnikiem, z którym się graliśmy, ale na pewno będziemy chcieli tutaj zdobyć 3 punkty i udowodnić, że to była tylko jedna wpadka. Takim kluczem do porażki w tym meczu w mojej ocenie jest fakt, że za mało chyba tym się było tych strzałów dzisiaj na bramkę. Tak wyglądało momentami, jakbyście bali się uderzyć na bramkę. Ciężko mi powiedzieć. No ja, jeśli chodzi o moją osobę, mogę tylko powiedzieć, że będąc bodajże 20 minut na boisku, to tej sytuacji gdzieś tam jakiejś klarownej nie miałem, aczkolwiek wchodziłem w takim momencie, gdzie ciężko było o ilość sytuacji ogromną, także spodziewałem się, że jeżeli będzie ta jedna, będę starał się ją wykorzystać, niestety nie było i mogę sobie tylko pójść w brodę. No tak naprawdę to chyba nawet nie ma co się tłumaczyć. Przegraliśmy mecz. A nie ma co ukrywać, że przyjechaliśmy tutaj wygrać, jesteśmy bardzo zawiedzieni i trzeba na spokoju wyciągnąć wnioski, ale mamy już dosyć tego przegrywania i czas najwyższy to zmienić. No właśnie, takie wyciąganie wniosków tydzień po tygodniu, gdzie tydzień temu naprawdę gra fajnie wyglądała, te akcje się zazębiały, a dzisiaj tak naprawdę oprócz dominacji w środkowej części boiska pod bramką przeciwnika już tak nie było kolorowo. No tak, mamy założenie, chcemy grać w piłkę, wydaje się, że mamy ku temu zawodników, ale tak naprawdę weryfikacją tego wszystkiego jest mecz, a w meczach na razie wygląda to słabo, nie do końca spełniamy założenia taktyczne i tak naprawdę nie potrafimy strzelać bramek na tą chwilę, bo parę okazji było na pewno w pierwszej połowie, których nie wykorzystaliśmy i błąd indywidualny przesądził o tym, że tracimy bramkę i nie potrafimy się już podnieść. No właśnie, ten mecz można tak podsumować meczem jednej akcji, ponieważ gospodarze stworzyli jedną akcję, po której zdobyli bramkę. Notabene też po naszym trochę błędzie indywidualnym w 12 minucie, no i później praktycznie była już obrona Częstochowy. No i to martwi najbardziej, że przeciwnik miał jedną sytuację i ją wykorzystał, a my niby piłkarsko lepiej wyglądamy, niby próbujemy grać, ale tak naprawdę nie ma efektu, bo liczy się to, co jest w sieci, a to dzisiaj Pogoń strzeliła jedną bramkę więcej.